Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam Was do nowej serii z gry Metro 2033 Redux. Gra ta została wydana przez studio 4A Games, ukraińskie studio, którego obecnie siedziba, z tego co wiem, znajduje się na Malcie. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania. Mam nadzieję, że ta produkcja spotka się z dużą oglądalnością, zaciekawieniem. No i cóż, żeby nie przedłużać, zapraszam Was do rozgrywki. Ja w tą grę już tutaj chwilę popykałem, żeby ustawić sobie optymalne parametry, jeśli chodzi o nagrywanie. Ale tak czy inaczej, oczywiście zaczniemy od początku. Jeśli chodzi o język, to słuchajcie, ustawiłem język ukraiński, co by oddać klimat tej rozgrywki. Także myślę, że będzie to pomocne. Powieść Dmitrija Głuchowskiego Metro 2033 była inspiracją do stworzenia tej gry, a w zasadzie można powiedzieć odwrotnie. Gra została stworzona na podstawie tej powieści. No cóż, zaczynamy w takim razie, co by zbędnie nie przedłużać. Tutaj musimy, słuchajcie, wybrać jeszcze styl gry. To jest, widzę, przetrwanie, trochę wyższy poziom. Natomiast my sobie zagramy na nieco łatwiejszym. O, właśnie to. Dobrze, rozpoczynamy. Aha, czyli tutaj jeszcze mamy kolejny poziom. No dobrze, niech będzie normalny chyba. Niech będzie normalny. Tak, chcę nadpisać, bo mówię, zaczynamy grę od początku. Ja tutaj ustawiłem tak tą korekcję gamma, żeby no, YouTube'a nie zmasakrowała tych najciemniejszych elementów, które są w grze, a jest ich naprawdę sporo, więc może to tak troszeczkę jest jaśniej niż być powinno, ale myślę, że będzie to z korzyścią dla widzów. Zaczynajmy zatem. Robiłyся все холодніше і холодніше. Ми з Мельником піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Через хвилину ми мали опинитися на горі, наодинці з завиванням вітру, наодинці з чудовиськами, наодинці із самою долею. Я наближався до мети. Коли ти залишав свою рідну станцію, чи думати, що ми опинимося у такому становищі, що навіть не знатимемо, рятуємо ми наш світ, чи прирікаємо його назавжди? Czyli w tym momencie, słuchajcie, zaczynamy naszą rozgrywkę, zaczynamy naszą grę. Ale najpierw, oczywiście, będziemy tutaj starali się, słuchajcie, maksymalnie eksplorować pewne miejsca. To jest zapalniczka. Tutaj być może jeszcze coś będzie w zaułkach. To sobie zbierzemy. No, tam jest szyb windy, to raczej wchodzić chyba nie należy. O! Tu mamy nową notatkę, zobaczmy. Żaden z wojowników zakonu nigdy nie mieszka na terenie wagonu. Dlaczego mieliby ryzykować za nas życie? Jesteśmy dla nich obcy. Po co? Może wierzą, tak jak ja, że cienie zagrażają nie tylko naszej peryferyjnej stacyjce, ale że zagrożone jest w istocie całe metro. Nie mogę tego wiedzieć, jedno tylko jest pewne. Na widok tych ludzi czuję prawdziwy podziw. Zupełnie ich nie obchodzi, z jakiej stacji jesteśmy, jakiego wyznania wyznajemy Boga i jaką opcję. Liczy się tylko, że jesteśmy ludźmi, którym grozi niebezpieczeństwo.
Wstępując do zakonu, ślubuje się do upadłego chronić metro. Ostatni przyczółek rasy ludzkiej. Niektórzy z nich wierzą, że zwyciężymy. O wiele więcej uważa, że nasz los jest przesądzony bez względu na wszystko. Ale żaden nawet nie pomyśli, by złożyć broń i się poddać. Taki Hunter miał towarzyszy. Zostanie jednym z nich byłoby dla mnie najwyższym zaszczytem. Dobrze. Mamy pierwszą notatkę. Ja postaram się te notatki oczywiście w miarę możliwości zbierać. Nie wiem, czy mi się uda wszystkie zebrać. Mam nadzieję, że tak. No, tu jeszcze pajęczyny są, ale to... Tym chyba musimy... Tak. Uruchomić. Telefon jakiś? Tu już więcej nic zrobić nie możemy, tak? Tu jest coś. Aha, czyli tu żeśmy zamknęli tylną część. Możemy też otworzyć? Nie, nie możemy już. Czyli działa to w jedną stronę tylko. Dobrze, podpalmy te pajęczyny. Tu jest jakiś... jakaś klawiatura, jakieś pomieszczenie, ale tutaj obawiam się, że nie będziemy mogli się dostać. Szkoda. No dobra. To odpalamy. Jarzały brucht. Zawsze się łamajecie. No, otwieramy. No i idziemy. Artemie, podnieś pory ujęcie, może znajdziesz się skoryzny. A no właśnie. Popatrzymy. Tutaj, ale tutaj chyba nic nie ma. Tu coś jest za to. Mamy dwa filtry, które umożliwiają nam korzystanie z maski przeciwgazowej w obszarze, gdzie no, jest toksyczna atmosfera. Dobra. Tylko jeszcze bym chciał tutaj właśnie popatrzeć co i jak. Czy ja to mogę otworzyć? Mogę otworzyć. O, widzicie. Tu widać nawet troszeczkę gorszej jakości tekstury. Widocznie... A, tu jedna jest jeszcze maska, ale uszkodzona. Patrzcie, pęknięta szybka. Tego nie możemy nic z tym zrobić. Tu mamy jakąś elektrykę. Wyłączyłem, nie wiem po co. Dobra, zgaśmy to. Jak patrzę, czy czegoś jeszcze tutaj nie ominąłem. No chyba nie. No to cóż, lecimy. Dobra, udało się przeskoczyć. Tu są jakieś drzwi, ale niedostępne. Tu są kolejne drzwi, ale też nic nie można z nimi zrobić. Dobra, dobra, poczekaj chwilę. Popatrzmy sobie, czy tu jeszcze coś jest. Nie ma tu więcej nic. No nic, idziemy w takim razie w górę. Tak, tak. Schodzę, niekochany, moja dom. Aha. Załóżmy tą maskę. Patrzę, czy gdzieś tutaj jeszcze coś nie jest do zebrania możliwe. Ale chyba nie. Można przetrzeć tą maskę też. Krótkie naciśnięcie przycisku G, klawisza G. No jak mam naładować, jak chyba naładowana? A zresztą... Nie, czekajcie. Nie, no naładowana, dobrze mówię. Tu jest jakiś... O kurde, patrzcie. No i zaczyna się. Zaczyna się tutaj. Dobra. O! Dobra. Ojejku! Dobra.
Tu jeszcze jeden. Gdzieś chyba był, zaraz, czekajcie. Dobra. O, mało amunicji zostało. A ja jeszcze bym chciał tutaj pójść, moment. To jest niedostępne i to jest niedostępne. Popatrzmy jeszcze, czy gdzieś tutaj coś się nie kryje. Jakaś znajdźka. Może coś się okazać, że jeszcze jest ciekawego, fajnego. O, właśnie. Pamiętałem, że tu gdzieś coś jeszcze było. On jeszcze się rusza, widzę ten stwór. Dobra, pomóżmy mu. Tak. Naciskamy szybko E. Poszło, dobra. Zobaczmy, czy tu coś się jeszcze nie kryje. Nie, tu już więcej chyba nic nie ma. Bullman, jak czuję te? Prijom. Czuję was dobrze, prijom. My bile wesie. Powtórzę, my bile wesie. Pogoda nieciekawa. Prijom. Tak точно, вони на зв'язку, кажуть, що наближаються до вежі. Погода, слухайте, мені цікаво. Коли піднімемось на вежу, як чуєте? Dobra, za chwilę. Każą nam biec. No dobra. Oj. Як дісталося, товаришу полковнику? Що це за шум? Чуєте? Ніякого дідька. У коло! Швидко! Z tyłu jeszcze są, patrzcie. Oho. Ojejku. Pół apteczka. Uda się. Oj. Demony. To lecimy dalej, dobrze?
системи. Нарешті прокинувся. Незабаром до нас приєднається Хантер. Зазвичай у нього найостанніші новини з інших станцій. Підводься, це варте твоєї уваги. No to idziemy. Zobaczmy, czy tutaj możemy coś zrobić. Zdmuchnąć lampkę możemy. Idemo, Artema, idemo. Dobra, dobra. Ja tu chcę się jeszcze troszeczkę rozejrzeć. O, obudziłem gościa. Лайно, свині, вітаміни. Я і не через таке пройшов. Я цього не боюся. То що ти надумав зробити з чорними? Знайти і знищити? Не сміши. Niestety te dialogi, jak widzimy, nie są tłumaczone. Szkoda. Tutaj jakiś warsztat widzimy. Tak, zajrzyjmy sobie. Tutaj da się coś... Nie, tutaj nic nie możemy zrobić. Ці станції недовго залишилося, якщо напади чорних не припиняться. Ми маємо щось зробити. Та що ще ми зможемо вдіяти? O, tutaj da się przejść tędy? Nie, tu zamknięte. Чорні нас усіх до ноги переб'ють і зжируть. No. Сергійко, мого ніхто не бачив. Минулої ночі вони знову напали на нашу варту. Шпиталь переповнений. No. Слабо. Усе під контролем. Мамо. Стороннім сюди не можна. Шестре. Відвали від нього. А, вибачте, ми впізнали. Лекс, хтось бачив? Лекс, у Рудова. Ну, добре. У самому пеклі опинився. Хоч би він був живий. Tu jakieś zapiski, notatki. My tu w oblozie. Rodzinie rwą się do poranionych swoich. Aha. Rozglądam się, czy tutaj coś można jeszcze zrobić. Ale chyba nie. Mamy notatkę. Zobaczmy. Wpis pierwszy. Codziennie wysyłamy patrole do północnych tuneli i codziennie wracają ze stratami. Brutalnie zabijają naszych całkiem bez powodu. Niektórzy wracają żywi, lecz tracą zmysły. A jednak musimy dalej wysyłać tam naszych przyjaciół, sąsiadów i krewnych, bo tylko tak da się powstrzymać cienie. Gdy skończą nam się ludzie zdolni trzymać ich na odległość, gdy uda im się wedrzeć na samą stację, będzie to nasz koniec. Ludzie na stacji szeptają, że nie ma już nadziei na ocalenie, że tylko przedłużamy sobie agonię. Ale suchy mój ojczym i naczelnik stacji wciąż ma nadzieję na cud. Powtarza, że uratuje nas jego stary znajomy Hunter. Hunter jest członkiem zakonu spartańskiego. To braterstwo wojowników, którzy przysięgli bronić metra przed każdym zagrożeniem. Nic nie jest w stanie wzbudzić lęku w sercach tych ludzi. Przynajmniej nie było do tej pory, póki nie pojawiły się cienie. Czyli widzimy, że te... Ale one nacie rozrywają nam mózg, duszę, ród. Ludzie pożwolują i pomagają. Tutaj widzimy tych chorych. Nie da się im pomóc, niestety, chyba. Nie, nie, zabierajcie się, nie czepajcie mnie! Prowizoryczny szpital. A w zasadzie, no, warunki, w jakich tutaj można byłoby
cokolwiek zrobić, to jakieś lekarstwa. No nie jest dobrze. To jakaś walizka. W żadną interakcję tutaj nie możemy wejść. Chyba. Kto to może być? Це Хантер. Усе добре. Ключі не стукають. Давай, відчиняй пісову браму. Ласкаво просимо на ВДНГ, Хантере. Дякую. А тепер замкніть ворота. Давно не бачились, Хантере. Радий бачити тебе, Сашко. Здорово, Артеме. Ну, Хантере, які вісті з полів? Що в світі коїться? Так, та все як завжди. Все говорять тільки про вашу станцію і про цих ваших покручів. Артеме, я тут придбав древні листівки з виглядами Нью-Йорка. Тримай. Угу. Це не просто покруті, повір мені. Це щось нове. Як то не могли тільки взяти? Страшне. Ага, зараз ще дав. Так, до кіса деталі. У нашому ордені є правило. Ворогів слід винищувати. Тривога, хтось проник до головної вентиляційної шахти. Упс. Вони відкрили. Чорт, забирай. Лише цього бракувало. Чорт, тут же за стіною наша лікарня. Кириле, бери своїх, закривай тунель. Санечу, ми залишаємось в цій залі. Обхода. Давай! Артеме, бери зброю. Тут. От діти, а де ж вони вилізуть? Вони прийдуть сюди. Лікарня поруч. Запах крові. О? No, zaraz będzie rzeź. Nie zauważyłem go. Dobra. Udało się. Oj. Oj, oj, oj. Dobra. Przeładujmy. O, kolejni. Oj, oj, słabo. Ja nie mogę biegać tutaj. No i tak, i nie mam czym już walczyć. Fajnie. Z tobą wszystko normalnie. No chyba tak. Niestety nie mam już amunicji. Jakiż to czarne. Zwyczajna tunelna nieczyść. Widzisz, że ty nie widzisz czarnych naokoło, one poряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя – страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні – це не просто покруті. Це гомоновус, наступний щабель еволюції. Виживає найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти, мов, худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх гомоновус. Ти що, думаєш, ти ковбої з американських фільмів? Іди, глянь! У мене в шпиталі десяток перевірених бійців пускають свою. І в зону можуть місцевіці. Усе перелагає.
вчитається за останнім кордоном вашої оборони. Я піду у розвідку. Слухай мене уважно, Артеме. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до полісу і знайти людину, яку звуть Мельником. Розповісти йому, що трапилось зі мною. Покажеш Мельнику все, тоді він повірить, що ти вірив мене. Артеме, на тебе всі сподівання. Не підведи. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. За будь-яку ціну знищити, зрозумів? Хантер не повернувся. Утекти з ВДНГ мені було непросто. Але ж я дав йому слово. Наступного дня до Ризької ішов караван. Караванник набирав охоронців, і я завербувався. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза, як маменьке родне. Ну нарешті! Ти в своєму звичайному темпі, га? Добре, хапай свої лахи і потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду, дивися, нічого не забудь. От стоц перевертоться, бабушка здорова. От стоц перевертоться, кушает компот. От стоц перевертоться, ей мечтает снова. От стоц перевертоться, пережит налет. No dobrze. Kolejna notatka. Zaraz ją obejrzymy. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj możemy coś więcej. Taki rozbłysk tutaj, jak żeście przed chwilą widzieli, to jest no chyba dobry uczynek z tego, co wiem. Nie jestem do końca tego pewien, ale tak mi się wydaje. Jeżeli coś zrobimy i właśnie będzie dobry uczynek, to taki rozbłysk będziemy mieli. Próbuję tap nacisnąć, żeby zobaczyć tą notatkę, ale nie działa to coś tutaj, nie wiem dlaczego. Chciałem tą notatkę przeczytać, ale no nie udaje się, nie wiem, może później? Wybacz Arteme, tu póki się zaczynano, tylko wartowi możesz przyjść. Probacz chłopcze, póki się nie możesz ciebie propustyć. Aha, czyli nie może nas przepuścić tutaj. Piękna muzyka. No dobrze. Gdzie ty w ogóle ten zapis znalazł? Tu ma jakąś radiostację, patrzcie, czy to radio jest i gramofon na górze. Точно не пошкодуєш, що купив його. Dywany na ścianach. Jak мені це все допекло? Добре, день, Артем. Чого я терплю? Казала мені мама триматися від тебе подалі. Казала, що ти дебіл невдаха. Мамо, ти була права. Ну, гаразд. Tu z strzałkami mamy zaznaczony kierunek, którędy mamy iść. Na przykład, dawaj namalujmy chatkę, w jakiej ty chcesz żyć z tatą i mamą. A chatkę wielką? A kiedy powrócie mama, my jej pokażemy twoją mamę. A ty człowiek taki statyczny. Może dziecko, nie snisisz takie? Добре, знову снилося, що на поверхні потрапило. А коли мама вже повернеться? Люди вже розповідати мені це життя. Своїх вистачає. Мама, я йому, що ж ваша дружина так не готує? А він мені взагалі стояла. Тіно, дорогий товариш. О, скарбний. Ну, перебирай вперед і спісний. Przytrzymaj M. Czyli to jest ten nasz dziennik. Pokazuje nam on kierunek, w którym mamy się udać. Tutaj ta strzałka. No i nie wiem, czy coś jeszcze więcej. Chyba nie. Czyli tutaj mamy kuchnię. No dobrze, chodźmy dalej. Nikogo nie ma w domu! Nikogo nie ma w domu, tak? Usiądę brud jakiś. Niemożliwe po prostu. I ludzie brudni. Брехуни. Хто там? Лицеміри. Артеме, невже ти? Усе гаразд? Ти правий, хлопче. Пробач, я тут трохи заклопотаний. Та й від тебе посмерджую. Заклопотаний єст. Вазаєнти. Петю. Петю, це ти? Що, сам не можеш відчинити, чи що? Не вім, о це ході. А але не хоче отворити нам. Що, ключі загубив?
No dobrze. O, mamy tutaj amunicję, weźmy. Właśnie czasami w takich dziwnych miejscach tutaj są pochowane rzeczy, znajdźki, które trzeba... Tu jest zamknięte, to nie wejdziemy. Tutaj z nimi możemy w jakiś dialog wejść, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No nic, idziemy dalej. A це ще хто? А, це ти, Артеме? Так, то я. Дай поспати, гаразд? Ну, мені скоро на чергуванні. О, маєш, не впусти мене. Але хоче спати, хіба. Tu jeszcze jakieś drzwi mamy. A tutaj możemy chyba przejść dalej, jeżeli kucniemy. Nie, tędy się nie zmieścimy. No nic, idziemy na górę w takim razie, bo innego... Innej drogi nie widzę. Tak, strzałeczka jest. Петю, ну я ж просив тебе нікуди не відходити. Знаєш, як я за тебе хвилююся? Ніколи, ніколи більше не роби. Я читав десь, що Калашников дуже пишався своїм. Я так більше не буду. Тим пишався, що створив найпопулярніший у світі автомат. Казав щасливий, що кордони батьківщини спокійні завдяки йому. А я б, якщо таку штуковину винайшов, точно б здурів і повісився. Уяви, твій винахід – головне знаряддя вбивства на планеті. Та якісь вінження? Гірше, ніж бути тим... Ей, ти! Іди ну сюди, любий друже. Побазікаємо трошки. Задумайся. У нас не базікати, ясно? Грошей, так? Іди, Артема, йди! Нема чого тут вештатися! Тюрма для злодіїв, а ти чесна людина! Угу. І то сон злодія. Ну, добре. Ну, недорого. 15 життів. Ну, посадка шкіряна. Сьогодні зі знижкою. Замість 250 людських життів. Ну так, обіг нашого ринку є саме... Привіт, усе в нормі? На що скажемося? Ще коли єдина система керування не розпалася, посадили мене, значить, стежити за радіоефіром. Ми тоді ще сподівалися зв'язатися з урядовими бункерами за Уралом. Але по цих бункерах у першу чергу противники цілився. Мені цей дядько здається знайомим. Намагалися не стріляти. Може, для окупації берегли. Ніхто ж не думав, що це найостанній... Якийсь місяць? Коли вже все одно. Ну, ось, поглянь, реальний шолом. Ломом вб'єш, кулі вскакують. Той другий теж нічогенький, але то так, економ-клас. А оце те, що треба. Ну, шкода, що нема тлумачень. А як же ж зазвичай прийнято про охоронні караванів? Вартові на дресинах, а вартішки йде заощадочно. Без доброго автомата, вважай, немає солдата. Чи то є склеп, де можемо хіба щось купити? No dokładnie. No ale na razie nic nie będziemy tutaj robić, bo... Natomiast tak jeszcze kwoli wyjaśnienia, amunicją tutaj w tym świecie są naboje. No bo naboje są elementem, który umożliwiają przeżycie. Więc stąd to... Pieniądze tutaj nie ma jako takich pieniędzy. Pieniędzmi są naboje. Tu też możemy coś wymienić, kupić. No tak, wiem, że tu naboje. Tu mamy habaninę. Możemy tu wejść? Nie, nie możemy. Слухай, можна я тобі твою книжку завтра віддам? Не дочитав ще. А, книжку, не він, це теж книжку. Ти чого, Артеме? Ти що, бляха, з порожніми руками до тунелю зібрався? Давай, іди до збройного цеху і закупися там як слід. Чилі тут ключові діалоги маємо тлумачені. Гальмо, бляха, іди до збройного цеху! Натомість... Te takie dialogi poboczne, no już nie przetłumaczyli. No trochę szkoda. Привіт, Артеме! Так, що у нас із цим новачком? Схоже, зовсім зелений ще, так? А ти, типу, народився з калашом у руках. Сагай, Артеме!
Артеме. Тобі зброї не треба? Yes. Давай, ну подивимося. Автомат калібру 5.45. Oh. Зроблено на Кузнецькому мості. Стріляє криво, перегрівається за 2 секунди, тому називається безстрілковим. Добре, біжимо. Стріляй короткими чергами і набоїв не забудь набрати. Добре, дякую. Універсальний зарядник для ліхтаря. Заряджати батареї. О, чудотне. Ну і протигаз. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже, занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Ну, ти вже з нами. Тепер усе не наче добре. Хочеш випробувати свій арсенал? Прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Окей? Окей. Aha, R, żeby wojskowymi naładować, tak? Dobra, nie będę wojskowe. Jakaś muzyczka gra, tu coś możemy zebrać, nic nie możemy zebrać. Czyli możemy sobie postrzelać. O. No dobra, mamy jakiś czajnik. Kalosz. O, butelki. No idzie na nawet nieźle. Czy tutaj strzelimy w dziesiątkę? Idealnie w środek? No chyba się udało. Teraz tutaj. Fajnie. O, tam jeszcze mamy, patrzcie. Puszki. Coś jeszcze za tą chyba siatką maskującą jest, coś mi się wydaje. Było coś, dokładnie. Tak. Pięknie. Pięknie. A tu coś jest? Jest tam coś. Jakiś talerz? Nie wiem. Wszystko żeśmy rozwalili. A ciekawe, czy tu kucnąć się da, nie, nie, a nie, da się. Dobra, spróbujmy. Kucanie jest, jak jeżeli trzymamy, to kontrol, natomiast jeżeli chcielibyśmy na stałe, to powinno być cele. Tutaj C nie działa dla odmiany. A czekajcie, jak strzelamy, to może i w lampę strzelmy? No, teraz to zrobiłem mądrze. Wszystko wystrzeliliśmy. No dobra, skoro tak... To chyba idziemy. Nie wiem, czy coś dostaniemy za te nasze treningi. Powie nam jeszcze coś, czy już nic? Chyba już nic. No dobrze, to idziemy dalej w takim układzie. Живемо до того дня, коли зможемо знову жити на горі. Я ось ніколи Москви не бачив, тільки старі світлини. Нема там більше ніякої Москви. І нас теж скоро не буде. Земля дістанеться покручем, і ми самі винні в цьому. Але ж було метро і в інших містах. У Пітері, в Мінську, в Києві. Може там хтось вижив? Може спершу хтось там і врятувався, але сам подумав. О, привіт! Ну що як? Скільки років, а зв'язок ні з ким так і не встановлено. Ефір мовчить. Адже інші міста не мали такої протиракетної. Добре, синку, ти готовий? Файно. Чув уже, напевно, що ми збираємося з Ризькою класти угоду про союз. Ну і як же з доброї волі цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там бідно живуть.
Ви повинні наглядати за вантажем. Їхати тут недалеко, і тунелі начебто спокійні. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. Але у сталкерів, у них же інше життя. Вони від природи суворі, жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя надто. Гаразд, проведеш караван до Ризької і повертайся додому якнайшвидше. Бережи себе. Czyli widzieliśmy tutaj ten rozbłysk, który... który... Nowa notatka, zobaczmy. Tego żeśmy chyba nie czytali. Obrona rodzinnej stacji przed cieniami przerażającymi, tajemniczymi i niezłomnymi wrogami staje się głównym celem wszystkiego, co robimy. Niemal zapomnieliśmy o dawnych wrogach, jak Nosalisy i Strażnicy. Gdyby nie Hunter, te bestie weszłyby do naszego szpitala. Nie umiem nawet myśleć, jaką urządziłyby tam masakrę, gdyby Hunter spóźnił się choćby o godzinę. Zobaczymy wpis 2. A jednak Hunter przybył na wagon. Wogn. Dokładnie na czas. Chciałbym wierzyć, że to nie ślepy los, że to przeznaczenie i że to samo przeznaczenie kazało Hunterowi wybrać właśnie mnie, bym zaniósł jego raport o cieniach do Polis. Całe życie marzyłem, by ujrzeć Polis, wielkie i okryte legendą centrum metra, centrum naszej cywilizacji. Ale jak na złość, szansa na spełnienie marzeń nadarza się akurat teraz, gdy moja rodzinna stacja rozpaczliwie potrzebuje każdego żołnierza. Czy mam prawo rzucać ojczyma i przyjaciół w potrzebie? Porzucać ojczyma i przyjaciół w potrzebie. Gdzie jest moje miejsce? U ich boku na barykadzie czy na odległych stacjach, gdzie wysyła mnie Hunter? Nie wiem, ale po prostu muszę iść. Chciałbym wierzyć, że wzywa mnie do tego przeznaczenia. Okej. Okay. Tu już pewnie nic on nie powie do nas. Tu jakieś, nie wiem, mapy w tych tubach. Tu jest jakaś szafka, ale też nic nie możemy z tym zrobić. No dobrze, chodźmy w takim razie dalej. Pieron numer 3. O, amunicja. Fajnie. Świniaki, prosiaki. Тьомо, привіт! Свинтуса не хочеш проручити? Ну чи всиновити? Недорого. Та цю запис бери курю. Fajne świniaki. Zatrzymaję ja normalno. Czujesz ty? Ten odpoczywa. Nie dreszcze, to nie ludzie, makaki pokrycie. Trzymaj drabinę, ja сказал. Ten coś robi tutaj? Utiamy. Maluje chyba. O, do karawanu przyjedziesz się. No, chaj szczęścić. Nie wiem, o co chodzi. Tu kolejny prosiak. Czyli co, już tutaj musimy dalej chyba iść, tak? Artemie, сюди! Dawaj, kurwa, szybciej, ну! No idę, idę. No i co? Witaj! No co, gotowy wysuwać się? Aha, czyli możemy wybrać, czy jestem gotowy, a załóżmy na razie nie jestem gotowy. Гаразд, давай швидко. Затерся і вперед. У тебе хвилина. Aha. O, patrzcie. Jakiś dźwig. Ale ręczny, to znaczy nożny w zasadzie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Czyli ładują tutaj towar na tą drezynę. Chwilę się popatrzmy, może jak to... Aha, czyli... On tutaj pedałując napędza to. No, pomysłowe. No bo tak, no bo tutaj z prądem był problem. Tutaj widać światło, ale przygasa trochę.
Nie wiem, czy tu jeszcze coś możemy zrobić więcej. Ja tak kliknąłem, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby popatrzeć, co tu więcej się dzieje, ale nie wiem, czy tu jeszcze więcej jest coś do zrobienia. Jakaś szafka, nie szafka. No chyba tutaj to wszystko, słuchajcie. Nie wiem, czy jeszcze coś my możemy tutaj zdjęłać. Ten gość na więcej chyba już nic nie powie. Dobra. Tyle. Jestem gotów. Gotowy? Тоді ruszyły. Okej. Po miejscach. Ty, Artemy, siadaj сюди. Ніхто нічого не забув. Усе, затарився? Тоді пішли. Гей, хлопці, чи не на Ризьку їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання. Але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну все. Успіху всім, хто залишається вдома. А нам з вами, хлопці, успіху вдвічі. Ну, чуваки, побажайте нам успіху. Ну як? Готові трохи прогулятися? Круто так, Артеме. Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько. І небезпечно. А це ще краще! Так я покинув станцію. Уперше з мого далекого дитинства. Мені було трохи соромно, що я не розповів відчиму всієї правди. Я не збирався з Ризькою повертатися додому. Але я не міг підвести Хантера. No dobrze, w tym momencie kończymy nasz pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że przygoda wam się spodoba. Zapraszam oczywiście na kolejne, a tymczasem jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. No i zapraszam was, słuchajcie, bo też pewnie nie wszyscy wiedzą, na live'y, które odbywają się najczęściej w piątki koło godziny 20. To znaczy może dokładnie o 20, a jeżeli już to w piątki, może nie w każdy w piątek, ale w większość piątków myślę, że będziemy sobie tutaj takie spotkania organizować godzinne od 20 do 21. Także zapraszam, zachęcam, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!